Zima to czas pustych stadionów, przerw w zawodach, braku rywalizacji. Jednak z dala od medialnego zgiełku trwa ciężka praca nad budowaniem formy przed Igrzyskami Olimpijskimi. W dzisiejszym odcinku zaprezentujemy dzień z życia pięcioboistów Sylwii Czwojdzińskiej oraz Marcina Chorbacza. Pięciobój nowoczesny to jedna z najbardziej wyczerpujących dyscyplin. Bieg na 3 km, szermierka, pływanie, jazda konna i strzelectwo. Dwie konkurencje wytrzymałościowe i trzy techniczne. To jest bardzo indywidualny trening. Ja głównie bazuję na tym, żeby być dobrze jakby usposobiony psychicznie do strzelania i to u mnie odgrywa największą rolę. Staram się i to jest, mówię i powtarzam jeszcze raz, to jest bardzo różnie. Każdy zawodnik szuka czegoś innego, czegoś dla siebie. Ja dużo koncentruję się na technice, bardzo mało strzelam tak naprawdę strzeleń ocenianych. Ja chcę przyjść na zawody i mieć ten komfort i takie poczucie, że chcę strzelać teraz, chcę strzelić jak najlepszy wynik, mieć taki głód tego strzelania, niż strzelać non stop oceniane i tak naprawdę przychodzić na zawody i jestem zmęczony tym ciągłym liczeniem i tak dalej. Także ja bazuję bardziej na tym, żeby koncentruję się tylko i wyłącznie nad techniką, to jest cały czas technika i na zawody jak przyjeżdżam, to po prostu mam ochotę strzelić jak najlepszy wynik. Jesteśmy teraz na strzelnicy, jest to mój dzisiejszy pierwszy trening. Tak pokrótce, strzelam z 10 metrów, jest to pistolet na powietrze, 4,5 mm kaliber. Dzisiaj mam trening grande tak zwany, czyli nie mogę wyjść poza dziewiątkę. Tam gdzieś pod świadomości to jest, że będzie ten start, że chciałabym wystartować jak najlepiej, ale myślę, że bardziej koncentruję się na tych startach, które będę miała teraz. I Puchary Świata, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata. Nie chcę, żeby to był ten jedyny, najważniejszy start i jak coś się tam stanie, to już wtedy nastąpi, nie wiem, koniec świata. To będzie jeden z kolejnych startów. Na początku się będę rozgrzewał. Będę się rozgrzewał do białej tarczy. Ma to za zadanie kontrolę nad przyrządami. To jest dla mnie dzisiaj najważniejsze. Ogólnie na treningu na tym się najbardziej skupiam. Dzisiaj mam akurat rozpływanie. Mieliśmy dwa dni badań wczoraj i przedwczoraj, więc dzisiaj będzie spokojny trening, rozpływanie. Po prostu 2 km dowolnie. Przygotowuję się teraz do testu. Mam do strzelania 25 strzałów, 40 sekund mam na oddanie strzału. 40 sekund dlatego, bo tak samo jest na zawodach, tak samo będzie na igrzyskach. Pięciobój nowoczesny wymaga od zawodnika silnych mięśni, szybkiego myślenia, wytrzymałości, a także precyzji, skupienia i odporności psychicznej, czego najlepszym przykładem jest strzelectwo. Start. Sylwia spędzi 2 godziny w basenie. Następnie uda się na planszę szermierczą. Test wyszedł dobrze. Popełniłem 2 błędy. Błędy na spuście. Troszeczkę przyspieszyłem pracę na języku spustowym. Strzeliłem 4 razy. 5 dobrych strzałów. Dobre strzały w tym akurat naszym teście to są strzały, które są w dziewiątce. Także zadanie wykonane.
myślę o tym jak najbardziej. No, lepiej myśleć o tym już teraz i jakby przygotowywać się psychicznie do tego startu, żeby startować no, bez obciążeń. Miałem tą przywilej, przyjemność startować na igrzyskach ostatnich i też zdobyłem kwalifikacje na dużo wcześniej, więc mogłem się przygotowywać psychicznie i myślę, że sam start w Pekinie, czy na samym starcie już w Pekinie byłem dobrze przygotowany, bo o tym cały czas myślałem. Myślałem o tym, jak to będzie wyglądało, żeby sobie z tym stresem dużym i odpowiedzialnością poradzić. Kolejny dziś test dla Marcina, ale tym razem na pływalni. Ja to nazywam takim treningiem testowym. Na podstawie tego treningu się ustala, że tak powiem, dalszą strategię. Ale wczoraj właśnie biegał, wyglądał bardzo dobrze, zresztą Sylwia także. Także jesteśmy zadowoleni bardzo. Jesteśmy na następnej konkurencji, na następnej naszej dyscyplinie pływanie. Dzisiaj akurat kończymy, można powiedzieć, jakiś etap przygotowań. Dzisiaj będziemy mieli test, próbę tak zwaną, 5 razy 200 metrów pływamy, co 4 minuty start, ze zwiększającą się intensywnością. Konkurencja pływania ma to do siebie, że jest konkurencją wydolnościową, więc trzeba dużo spędzać czasu w wodzie. Codziennie oczywiście pływamy, jest to mniej więcej dystans 3 km, czyli na basenie 25-metrowym jest to około 120, znaczy około, jest to 120 długości basenu. No jeżeli ktoś chce się pobawić trochę matematyką, może sobie przeliczyć, ile to jest dni, ile to jest kilometrów, ile dni spędzonych w wodzie i ile ciężkiej pracy nas kosztuje przepłynięcie 200 metrów na zawodach. No, sprawdzamy, jakie jest zakwaszenie po wysiłku. Chcemy określić próg, żeby móc później trenować na progu. I to ma zadanie. Zwiększamy tempo, żeby później i zakwaszenie mierząc po każdym. I zwiększając tempo jesteśmy w stanie określić próg, który jest mniej więcej na poziomie 5 minimoli. I w ten sposób później trenujemy. To jest nam potrzebne do realizacji jak następnego treningu i zobaczenia też, na jakim poziomie jesteśmy aktualnie. Tak, proszę. Piotrek, będziesz płynął?